Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, auto elektryczne się ładuje. Z tyłu za mną jedna instalacja do off-gridu. Tutaj są jeszcze dwa panele do off-gridu. I będzie ci temat troszeczkę pobrania więcej energii z tych paneli. Słuchajcie. Także tak, mamy tutaj dwa razy po 400 W. I to sobie leci tam do bunkierka ładnie. Do środeczka. Na Victronik, z Victronika sobie leci bezpośrednio na baterię. I jest problem, bo Victron tylko 20 A wypuści, a te panele lekko 30 potrafią z siebie wyciągnąć. I z racji tego wjeżdża nam, jeszcze mi, wjeżdża mocniejszy regulator. MPPT 30-amperowy wjeżdża. Większego mi nie trzeba, tak naprawdę są tylko te dwa panele i one są skierowane w kierunku południowo-zachodnim. Także no, szału nie ma, ale jak świeci to tylko 20, nie 30 amper leci. Także taki regulatorek z firmy Litime. Będę tutaj zapinał. Wagi troszkę ma. Zobaczcie, radiatora też jest kawałek w nim. Przyłącza. O, obróć się. Przyłącza ma też takie syte, że tutaj nawet 10 mm kwadrat przewody. Ja na razie dam na czwórkę, bo nie mam niedużą odległość, zobaczę. Jak się będą grzały, to zmienię na większe. Akurat mam 4 mm trochę jeszcze w rolce. To pójdzie. Także taki sprzęcik wjeżdża. Słuchajcie. Będzie w opisie link też do tego, gdzie to można sobie zakupić. Tutaj jest instrukcja obsługi. Ja by kto chciał. To wszystko jest na stronie producenta, wszystkie te tematy, co by kogo interesowało. Zostawię sobie jeszcze zestaw montujący, jest tylko gdzieś go przetegowałem. Mamy też czujnik temperatury, bo można jechać też kwasówki. Ten regulator fabrycznie jest ustawiony na Life P4 właśnie. Także zobaczę w ogóle, jak go uruchomię, jakie są tam ustawienia w nim, góra, dół i cała reszta. Ale to akurat nie problem, bo tutaj... No mówię, tutaj będę wszystko sobie tłumaczę, sobie zdjęcia sobie robię googlowskim tłumaczem, sobie tłumaczę. No nie ma, albo są wersje angielskie, albo są wersje niemieckie. Dobra, nieważne. To najmniejszy problem. Także co, biorę się, montuję go gdzieś tutaj. Przepinam tą instalację, a na Victrona jeszcze będę miał pomysł, jak rozbuduję kolejną instalację, która tam się buduje z tamtej strony. Także dam wam znać, jak już będę go uruchamiał. No i spięte, uruchomione, słuchajcie. Producent podaje, żeby dać rozłącznik na stronę PV, bezpieczny rozłącznik na stronę bateryjną i jak chcecie tutaj na, jak to się nazywa, na laudzie coś, to też tu jakiś bezpiecznik założyć. Po mnie jest od strony PV jest rozłącznik, od strony bateryjnej jest bezpiecznik 60-amperowy, powinien wystarczyć. W bateriach i tak są BMS-y 100-amperowe, także czy w tą, czy w tą stronę jest to w miarę zabezpieczone. Ogólnie wszędzie mam 60 amper na każdą baterię jeszcze osobno, pod duży magazyn też powpinane. Tutaj mamy układ równoległy. Także jeśli pobieram 1 kW, na przykład 100 A, pobieram to z każdej baterii, pobieram po 25 A w tym momencie. I tak, co nam pokazuje? 25,9 na tym pokazuje, na tym też 25,9, 26, także się w miarę równo woltaże, że tak powiem, pokazują. Wpięty jest ten falownik, jest wpięty, że tak powiem, z jednego końca, a tutaj regulator jest wpięty od tyłu, także jadę, zasilam przez przewody, jak widzicie, tu i lecę od razu, pobory są, prawda? Jeśli brakuje, cała energia idzie wprost tutaj, jest używana z jednego czy z drugiego, a jak jest ładowanie, to normalnie idzie przez bezpiecznik. Tutaj też nie mam takich dużych amperaży, żeby on nie wytrzymał w drugą stronę. Trochę to poklikałem, także ustawiłem, bo było 12V, 24V. Może tak, najpierw ustawienia. Tu macie tak, tu jest LI, czyli litowa bateria.
ono sobie tam jeszcze swoje, jakieś tam czelowe, no to kwasiaki, ale zostajemy na licie. Voltaż 24, ładowanie 28,2, tak w moim przypadku, jakoś tak mniej więcej. Tutaj powiem wam, jeszcze nie wyczaiłem, ale to też chyba chodzi o voltaże, a nie, to chyba ogólnie o voltaż może był. Tu mamy voltaż low, czyli niski, tak? Z tego co pamiętam i tyle, to tak naprawdę tego wszystkiego jest. Żebym się tylko nie pomylił, ale dobra. I zaczynamy lecieć w stronę baterii. No, mamy tak 26 V. Napięcie z paneli. Tutaj mamy, o, przepraszam, bo to tak dziwnie od końca. O, tu jest początek, czyli mam tak temperaturę urządzenia. Tutaj mamy już ile watogodzin wyprodukował. Tutaj mamy ile leci amper w tym momencie. Także no na razie jeszcze, która jest godzina 12, słońce nie pada za bardzo na panele. Procent naładowania 91. Voltaż. Tutaj, tak jak mówiłem, strona PV, no i tu już jest strona loada, jak to sobie leci. I tak jak mówiłem, jeszcze słońce dzisiaj jest albo go nie ma. Jak widzicie, bo panele są, to jest 95 stopni, 85 stopni, bo 95 to jest kąt już poza kątem. Także teraz idealnie na południe tamto dostają. Chmurki wchodzą, wychodzą. A te dopiero tak około 14 zaczną tak lepiej produkować. Ale już coś się dzieje ogólnie. Muszę jeszcze, bo tutaj niby jest Bluetooth, muszę się pobawić, tylko tak tu jest wyjście RS. Ja nie wiem, czy tu przystawki nie trzeba, bo tak nie doczytałem dokładnie tej instrukcji. Ale jest kod QR, ściągnę kod QR, zobaczę. Jeśli się skomunikuje, to jest ok, jeśli nie, no to trudno, bo widziałem, jaka moc paneli szła, ale z drugiej strony już mniej więcej mam to opanowane. Jak będzie szło 30 A, to wychodzi mniej więcej 800 W. Także no, jak dla mnie dobrze. To widzę, że nie zostaje mi na tym, co chcę, tylko mi voltaż cały czas chyba pokazuje. No to sobie wszystko poprzają. Dobra, można poklikać. Człowiek przez parę dni będzie zaglądał, a później to będzie sobie żyło własnym życiem tak naprawdę. Także ja się jeszcze pobawię, może się z tym Bluetoothem. Najpierw idę kawy się napić, bo mnie dynia na pieprze. Z tym Bluetoothem się coś może pobawię i no i zobaczymy, jak to słońce będzie tak, jak ma być. Czy nabije 30 A, czy nie nabije. Dobra. Już mamy 14. Pogoda nad fajna i słońce już schodzi z południowego kierunku, a wchodzi na południowo-zachodni. Także ta instalacja zaczyna uzupełniać tamtą. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Słuchajcie. Tutaj już nam leci. No, troszeczkę tam chmurka wyszła, ale dzisiaj ładnie leciało na 1500, 1,6 kW jest podpięte pod tym falownik, na 1500 W leciało. Co ważne, tam mam pobór z baterii 44 A, bo ładuje elektryka. 2 kW cały czas pobieram. Już od 4 godzin to praktycznie nabiło 8,5 kWh, dalej go ładuje. Ale magazyn się fajnie trzyma cały czas, nie ucieka z niego energia. Bo jednak był naładowany do jakiegoś stopnia, ale teraz już leci z tych 800 W paneli, dwa razy po 400 już leci 22 A, tak już mi Wiktor na 20 mi obciął, a jest dosyć ciepło, także w pikach i w zimnym na pewno będzie więcej amperów. Dzisiaj chyba może i też będzie jeszcze, jak to się słońce ustawi może, nie wiem, powiem wam, zobaczę. I takim sposobem, zamiast baterii ciągnąć 43 A, tak tutaj widać, nie, to ciągnę tylko 20 A z baterii, bo te drugie 20 cały czas mamy, tak, 20 A leci na kable i kablami praktycznie do falownika leci. Także bardzo fajnie to wspomaga jedno i drugie. I powiem wam, te czwórki to takie na razie do tych 22 A, takie na styk, bo już ciepłe. Będzie szóstki założyć, albo nawet i może dziesiątki, bo to się dosyć ciepło robi. Nie ma gorąca, takie wyczuwalne jest, i około 30 stopni pewnie jest. Ta strona
A powiem wam, to chyba ciepło się przenosi od regulatora na kable. Bo tutaj są, no też są troszeczkę ciepłe, ale mniej. Trochę się przenosi też od regulatora do ciepła na kable. Nie ma tutaj problemu, widzę, żadnego. Tutaj wszystko jest na dole i zimniutkie. Hebel wymieniłem. Już teraz jest cały mosiężny, także teraz leci 120 A i tutaj jest lekko ciepło, a nie przedtem był gorąco, że się nie szło dotknąć. Niestety tak jakiś był ocynkowany i to nie przenosiło. Dobra, słuchajcie. Regulator spełnia swoje zadanie, działa. Także z tym Bluetoothem udało mi się aplikację uruchomić, ale nie wiem właśnie, czy do jakiej przystawki nie trzeba. Napisałem jeszcze tutaj do producenta, także póki nie dostanę odpowiedzi, to wam filmu nie wrzucę. A to za dwa dni sobie to pochodzi, jeszcze poobserwuję i pewnie zakończymy ten projekt. A co do Victrona, słuchaj, przyciągi. Do Victrona będzie dalej temat, bo na instalacji, już wam pokazuję, którą buduję tutaj. Tutaj na górze widzicie heatpipy, pod spodem będą panele, to będzie jeden, drugi panel. I tu będzie jeszcze drugi raz coś takiego, bo aż dotąd, także to będzie miało 8 metrów. I tutaj będzie trzeci heatpipe. I tutaj będzie tak, trzy panele, raz, dwa, trzy. No właśnie te będą przeniesione i dołem będzie też trzy, także będę miał 6 paneli, 24 kW będzie, dobrze? Liczę? Chyba tak, 24 kW plus 800 W te, co są na tamtej ścianie. I mam jeszcze taką 450, którą myślę zrobić z niej zadeszenie na pompę ciepła. I właśnie po tą 450 podepnę Victrona, bo wiem, że daszek się sprawdził. Zrobię taki fajny daszek właśnie z panela. Będzie w dwie strony. Będzie przed śniegiem ochrona, żeby tak nie zasypywało wymiennika, a z drugiej strony będzie też energia. Zawsze jakaś dodatkowa, bo jak jest panel, leży sterownik, to czego ma nie działać, prawda? Także na razie tak to wygląda. No i dobra, słuchajcie, mam monitorik, udało mi się uruchomić. Ja nie jestem właśnie taki aplikacyjny, także chwilę mi zeszło. Tutaj mamy instrukcję, ogólnie kod do strony. Tutaj tym QR-em dostajemy się do strony Litaima i tam sobie można wybrać, czy na Androida, czy na tego drugiego, tam nie pamiętam, jak jemu jest. Łączy się, od razu się połączyło praktycznie. Wystarczyło tylko kliknąć górę i dać zezwolenie, bo ja tam zezwolenia nie dałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Połączyło się z automatu. Widać, że urządzenie sobie trzyma wszystko w pamięci. Nie mogę języka zmienić. Nie wiem, dlaczego nie mogę zmienić języka. Tutaj mam na końcu, no po tych znaczkach wychodzę w miarę, że jest English zaznaczony. Co bym nie dał, i tak mi z powrotem, nie wiem, chyba na chiński wraca. Ale powiem wam, aplikacja intuicyjna, bo macie PV, macie stronę bateryjną, macie stronę, to jest chyba ładowania, lauda, to mnie nie interesuje. Mnie bardziej interesowały właśnie, jaka moc jest, bo moc musiałem liczyć sobie, ile jest voltów, i no multimetr zapinałem sobie tutaj, ile mi z paneli szło, i wtedy mniej więcej wiedziałem, jaka moc jest. To tak mnie trochę interesowało też, bo to i wychodzi z amperów też, jak idzie, ale jak mamy coś, to fajnie. I nalicza, zobaczcie, jest 18 09 19. Ten najwyższy słupek to na pewno jest energia, która została wyprodukowana. Reszta słupków to pewnie jest napięcie, PV-ka i coś tam. To taka statystyka już na później, i co ile tam codziennie było na przykład przychodu, u mnie nie będzie, bo zobaczcie, wczoraj był w miarę słoneczny dzień. Cały dzień to nie latało, ale macie 800 W, 2,2 kWh. Tutaj nie będzie cudu. Ale zawsze, mogę wrócić. No, bo klikałem. Zawsze nam coś nam mi wpadnie. Na przykład nawet na utrzymanie falownika, tak naprawdę, nie? To, co te 800 W ogarnie, to na zużycie bieżące falownika i takie sprawy. Bo niestety wczoraj elektryka ładowałem do pełna. Wypompowałem magazyn, dzisiaj jest pogoda jaka jest, czyli nie ma pogody i już trzeba było troszeczkę sobie popodbierać.
nawet Wam pokażę. Tu mamy ungridową instalację i zobaczcie, to jest godzinowy i sobie tam 0,32 kWh gdzieś podbierał. To jest tak, że polownik z 24 przepina się na sieć, a i wtedy wszystko leci z bypassu, a PV-ka ładuje wtedy baterię i dodatkowo jeszcze nam wspomaga, nie? Jak dojdzie 25, bateria przepina się z powrotem na baterię, jak jest w tym momencie. No i to sobie jakoś teraz spróbuję poradzić, bo zobaczcie, no tu mamy 80 W, tu się praktycznie nic nie dzieje, prawda? Tutaj też zobaczcie, 0,2 Ampera, także no pogoda jest. Pokażę, jak jest pogoda. Pada. Elektryk naładowany. Jutro ma być pogoda słoneczna, także dzisiaj sobie już mi trzeba będzie, ile wyjeżdżę, to wyjeżdżę, mam jeszcze 80 km do jazdy nim, także jutro ma być pogoda, to mi się i magazyn podładuje i parę dni ma być, także wtedy już wiem, że jak jest ładny słoneczny dzień, to trzeba go ładować do pełna. Jak wiem, że nigdzie nie jadę, to sobie wykorzystuję tę energię w baterii, co jest, niż się tutaj dzieje, także no taka troszeczkę nauka, ale z drugiej strony, żeby jak najwięcej wykorzystać tej energii, bo co z tego, że ja teraz będę ładował, będę pobierał z prosumenta tak naprawdę, a później będzie świeciło słońce, to magazyn będzie pełny i nic z tego, nie? A ja i tak nigdzie nie będę jeździł, także no tak to wychodzi. Także no, słowem finału, że tak powiem. Sprzęt jak na razie się sprawdza. W opisie filmu link do strony producenta. Tam nawet nie pamiętam, czy był kod rabatowy, czy coś. Na pewno coś tam będzie. No i zobaczymy po czasie, jak to się będzie sprawdzało, ale jak na razie widzę, to co jest dla mnie najważniejsze, że jest 30 A i że jest kawałek jakiegoś liczydła, jakiegokolwiek. Mnie już nawet mówię, że mnie już nawet te znaczki nie przeszkadzają. To takie o, to mnie interesuje, ten monitoring taki bieżący. Już takie czasy, że już żeby nie przeliczać, tylko mieć już to jakoś tak bardziej konkretnie, a też jakaś tam historia jest, że można sobie później wyciągnąć, stwierdzić, czy ten południowo-zachodni kierunek jest w ogóle jakiegokolwiek zachodu, żeby wieszać te panele. Bo u mnie to powiesiłem, dzisiaj wiszą, jutro je ściągnę i nie będzie, także no to tak o, sobie stoją, bo sobie są, a jak sobie są, to niech energię produkują. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Skrzypi. Słoneczkę życzę, dzisiaj pada, niech popada cały dzień, też trzeba deszczu. No i tyle, do następnego projektu, filmu i czego to tam będzie, bo kolejne stoją, że tak powiem, już w kolejce tak naprawdę na realizację. Trzymajcie się, cześć.